Obiecałem 30 minut, ale zejdzie dłużej na pewno, ponieważ to nie będzie 10 lat DDD, bo ja sobie uświadomiłem, że ja, uwaga, robię DDD dłużej niż Eric Evans. To jest taka zachęta, tylko tyle, że to będziemy na końcu też oglądać, żeby nie było, że właśnie jak nie będzie Mięcha, to będzie Mięcho na końcu. Więc ja robię DDD od 93 roku, nie? Tak wyszło. Dla przypomnienia, co się działo w 93 roku, bo ja podejrzewam, że tutaj część sali mogło nie być na świecie. Ja miałem już 13 lat, także trochę działo się. Pan Wałęsa był prezydentem, pan Kwaśniewski był szefem SLD i to właśnie kochane SLD wtedy wprowadziło ustawę o podatku VAT w roku 93. Co gorsza, ta ustawa weszła w życie 5 lipca. 5 lipca 13-letni Andrzej miał wakacje, znaczy miał nadzieję mieć wakacje. A wyszło tak, że w firmie moich rodziców byłem jedyną osobą, która miała obsługiwać komputery, a firma moich rodziców koniecznie musiała w takim razie zacząć obsługiwać VAT. No i 5 lipca autentycznie mój tato się dowiedział, że w ogóle musimy VAT obsługiwać. Więc co się wtedy wydarzyło? 13-letni ja staje się 13-letnim CTO. Robię przetarg właściwie. Przyjeżdżają do nas programiści, firmy programistyczne. 93 rok, to naprawdę wtedy jeszcze nie było tak dużo programistów w Polsce. I musimy wybrać oprogramowanie do obsługi naszego biznesu. A tym biznesem to była sieć hurtowni spożywczych. W tamtych latach to miało całkiem sporo sensu, że były hurtownie spożywcze, bo miały swój sposób dystrybucji. W dzisiejszych latach ten byt kompletnie zanikł. No więc co się działo w tej historii? Wybraliśmy oprogramowanie pewnego programisty, pana Krzysztofa. I pan Krzysztof całkiem sensowny miał taki softcik, wiecie, takie dosowe te rameczki, nie? Obsługiwane klawiszami wszystko. No i wdrożyliśmy to u nas, a ponieważ ja byłem jedyną osobą, która miała obsługiwać komputer, więc od tego momentu nasza firma była zinformatyzowana. Jedynym człowiekiem, który miał obsługiwać komputer, był Andrzej. I Andrzej był nie tylko CTO, bo to by brzmiało fajnie, Andrzej był w tym momencie też wypisywaczem zamówień. Czyli ja przyjmowałem zamówienia od wszystkich klientów, którzy przyjeżdżali, także od 6 lipca, czy gdzieś tam od tych okolic, miałem skończone wakacje i siedziałem w firmie po 12 godzin. Także taki lekki wyzysk był. Ale opłacało się, bo to było w ogóle super wszystko rozegrane, bo ja sobie mogłem wybrać PC-ta, jakiego kupiliśmy. I to było 286 i chodziła pierwsza wersja SimCity i chodził Wolfenstein 3D. Więc wow, to było. Więc po nocach jeszcze grałem w tym wszystkim. No i system schodziło tak z dzisiejszej perspektywy, jak znam współpracę z programistami, to system działał naprawdę dobrze. I generalnie się tam jeszcze nic się nie wysypywało. Dziwny był tylko limit produktów, jaki mieliśmy, bo myśmy mieli ofertę produktową dosyć się zwiększającą. Myśmy mieli generalnie obsługę całego Wedla, wiecie, to co teraz Maspex robi, przez nas przechodziło wtedy Kubusie, nie Kubusie, takie rzeczy. I nie pamiętam dokładnie, jaki był limit, ale chyba to było na 1000 produktów w ofercie, czyli to oprogramowanie miało swój limit, nie? Ja nie rozumiałem dlaczego, no bo ja też tak dobrze na tych komputerach się znowu nie znałem, miałem tylko obsługiwać. I w pewnym momencie, jak już zbliżaliśmy się do tego, że ten limit no, chcieliśmy już wykorzystać, no to poprosiliśmy pana Krzysztofa, żeby on zaimplementował, coś zrobił, tak? My nie wiedzieliśmy, co on ma zrobić, odblokował więcej niż 1000. No i mówi, że okej, nie będzie łatwo, ale że on to zrobi, no i temu zajęło parę dni i on to zrobił. I on do nas przyjeżdżał w ogóle z taką walizką wielką, to były namiastka laptopa w tamtych czasach. I czasami nawet zdarzało mu się programować jakby u nas, nie? Takie on-site, że też było ciekawe. I do dzisiaj nie wiem, i żałuję, że mnie zapytałem, w czym on programował, ale to było coś na niebieskim tle, więc to mogło być jakieś borlandowe klimaty, jakiś Turbo Pascal albo C po prostu. Jak parę razy zajrzałem przez ramię, to nic nie rozumiałem z tego kodu, nie? To było kompletnie kryptyczne dla mnie. No i pan Krzysztof wdrożył tą zmianę, myśmy zaczęli dodawać nowe produkty i wszystko wydawało się działać ok. I pewnego dnia przyjmuję zamówienie i przychodzi klientka, czyli sklepy do nas przychodziły. Pani mówi, że tam poprosi jakieś ciastka z cukrem, 2 kartony, jakąś wodę gazowaną, ileś tam tych zgrzewek. No i ten system działał tak, i ten biznes działał tak, że ja to przyjmowałem, drukowałem, dawałem magazynierowi, magazynier szedł z tym na magazyn i to byli mali klienci wtedy, więc na wózkach wystarczyło to ładować i oni sobie z tym odjeżdżali. No i za chwilę przybiega do mnie ta pani, przybiega nasz magazynier i ta pani mówi, że ona chciała te ciastka i tą wodę, a tam zamiast tych ciastek to są batony jakieś, grześki chyba wtedy. No i ja zdziwiony, bo przecież wpisywałem ciastka, o co chodzi, patrzę, wpisywałem ciastkę, nie? Patrzymy na wydruk, batony, nie? I tak, o co chodzi w ogóle? No i nie doszliśmy w tym momencie do tego, zadzwoniliśmy pana Krzysztofa, że coś tu jest nie halo. No i pan Krzysztof przyjechał, no i się okazało, że on zrobił bagan. Więc to był dla mnie znaczący moment, bo ja straciłem zaufanie do programistów wtedy, nie? Bo do tej pory wszystko zawsze działało, jak programiści coś robili w moim życiu, w mojej percepcji.
Co się okazało, on mi tu gdzieś tam po latach wytłumaczył, tam był limit pamięci i chodziło o to, że on musiał wykorzystywać rekordy usuniętych produktów, to był jego hack. On bo to właśnie, te wafle, te batony, które tam się wyświetliły, tak naprawdę byśmy ich nie mieli na stanie w ogóle przez jakiegoś czasu, więc to było tym bardziej dziwne. Więc on szukał stare produkty, które były już niby usunięte i je tam reużywał, ale oczywiście zrobił buga takiego, że tam w kontekście drukowania nagle wyświetlała się stara nazwa, nie? Więc na tym polegał bug reużył ID. No i stamtąd też mam lekcję, że kod jest niezrozumiały dla ludzi biznesowych, bo widzicie, ja zacząłem swoją karierę w DDD jako ta osoba od biznesu, nie? Czyli ja byłem tym zlecającym oprogramowaniem. No i dobra, obiektówkę miałem na... Potrzebnie ruszyłem laptopa. Obiektówkę miałem na studiach i byłem zdziwiony w ogóle, co to jest za przedmiot. No, ale okazało się, że uczą mnie Smalltalka. I to było takie wow, bo obiekty żyją w pamięci. Ktoś uczył się Smalltalka kiedykolwiek? Na studiach. Dobra, o, hej. Smalltalk to jest fantastyczna w ogóle nauka programowania, bo to naprawdę są takie prawdziwe obiekty. To, co my często używamy w Java, C Sharpie i nawet w moim kochanym Ruby, to takie są obiekty, takie no, powstań, padnij, nie? Jakby, a Smalltalk to jest taka, no, obiekt żyje sobie w pamięci, to było takie moje pierwsze wow, że coś takiego jest. I tak naprawdę nie było tyle wow, co ja myślałem, że tak jest oczywiste. To był właściwie jeden z pierwszych języków, jakie zupełnym przypadkiem tak się złożyło. Jeden z pierwszych języków, które poznałem, bo ja idąc na studia nie miałem programować. Dobra, na studiach kolejny ważny taki punkt to jest refactoring Fowlera. Kto czytał tą pierwszą wersję, kto pamięta tą javową wersję, tą układkę, nie? Później wyszły javascriptowe. Ale i tak widzę mało rąk. Słuchajcie, kto czytaliście refactoringu Fowlera? Wow, to jest tam szoku trochę. Mało rąk. To jest też jedna z pierwszych książek według mnie takich, które pokazuje właśnie DDD, według mnie takiego czystego kodu dziedzinowego. I to był dla mnie taki efekt wow, że kurczę, kodzik może być taki czytelny, taki biznesowy już od pierwszego rozdziału. To mnie zaprowadziło do Extreme Programming i wtedy, czyli jesteśmy teraz w okolicach roku 2001, Kent Beck wydaje Extreme Programming, książkę i wprowadza całą tą metodykę. No i tam najważniejsza rzecz, którą zapamiętałem, to jest mega bliski kontakt programistów z biznesem, tak? I też programistów też ze sobą, bo się peruje, nie? Więc jakby generalnie bliski kontakt wszystkich z wszystkimi. I to powoduje też tam bardzo wiele technik, szybki feedback, lub dzisiaj przyjmujemy pewne rzeczy za oczywiste, ale też, mimo że branża niby poszła agile, to jest takie agile oszukane, takie agile wodospadowe bardzo, bo jak nadeszły, nie wiem, pull requesty i tak dalej, ten cały feedback loop się strasznie nam wydłużył, nie? Że my wszyscy znowu czekamy już nawet nie minuty, tylko czasami dni, aż nam ktoś mężnie, że to pójdzie na produkcję, czyli jakiś feedback taki produkcyjny jest bardzo powolny w tym momencie. Dobra, kolejny mój zachwyt, Prevailer, ktoś kojarzy tę technologię, ktoś słyszał? Nikt nie słyszał. Ktoś robi w Javie? No, przyznałem się. Dobra, jest 5 osób. Prevailer to była faktycznie taka niszowa technologia, więc nawet się nie dziwię, że nikt nie słyszał, ale znowu koncept obiekty w pamięci, nie? Jakby koncept taki, że nie trzeba pisać persistensu, bo ja w ogóle wtedy byłem wow javowcem, takim zachwyconym bardzo. I zafascynowany byłem tym, że nie trzeba pisać ORM-a żadnego, a w to były czasy, się pisało swoje ORM-y, bo nie było jeszcze Hibernate'a i takich innych. I też była taka sytuacja właśnie w jednej firmie, już pracowałem komercyjnie wtedy w trakcie studiów i weszliśmy do firmy z kolegami. I tam byli przed nami tacy seniorzy, nie? Dużo bardziej doświadczeni jak my, a my tacy młokosi wtedy byliśmy. No i ci seniorzy tam po dzielnych 12 miesiącach w 4 osoby właśnie kończyli pisać ORM-a. I nadal nie było systemu, a system miał obsługiwać, taki był system do, to był w sumie work service firma, nadal istnieje dzisiaj, czyli system do rekrutacji ludzi, do wpisywania kandydatów, no taki rekrutacyjny powiedzmy. Więc oni bardzo dzielnie pisali ORM-a i go nie dokończyli, ostatecznie jak myśmy przyszli, bo tam się zrobiło nieco zamieszanie, bo myśmy nie rozumieli, po co oni tego ORM-a piszą. A właśnie mój kolega wtedy pokazał mi Prevailera i ja stwierdziłem to, bądźmy odważni, wrzućmy tego Prevailera i najwyżej wybuchnie, nie? No i się okazało, że tym Prevailerem to zamieniliśmy ten cały ORM właściwie w 2 dni. I ten Prevailer powodował, że te obiekty żyły w pamięci, to się serializowały do plików. Generalnie cały ten persistence, problem persistence nam zniknął, nie? Mieliśmy tylko i wyłącznie zabawę obiektami w pamięci, co było cudowne. I tam parę tygodni później pierwsza wersja systemu mogła pójść już do produkcji. I ona w ogóle do dzisiaj na tym Prevailerze działa w ogóle. To było 2002, więc 21 lat. Mimo, że wtedy wszyscy nam mówili, że będzie pamięci brakowało, i jedyne co robili, to dokupywali serwery z większą pamięcią co jakiś czas. Dobra, kto wie, co jest aspect oriented programming? Więcej ludzi, dobra. Czyli to jest dalej moja taka przygoda w szukaniu rozdzielania zagadnień, tak, separation of concerns. I moja pani promotor podsuwa mi temat aspektowego programowania i ja stwierdzam, wow, nie? Można tyle rzeczy wydzielić, to jest cudowne w ogóle. Więc moje obiekty nie będą zaświęcone już teraz transakcyjnością, logowaniem, wszystkimi tymi cross-cutting concerns. A też w tamtych czasach, to był 2004,
dużo pieniędzy było pakowane w aspekt programming, bo tam Unia Europejska robiła granty i bardzo dużo działalności akademickiej było wokół AOP, więc ja byłem tym bardziej zafascynowany. I tak byłem zafascynowany, że napisałem na ten temat magisterkę i prawie zacząłem doktorat w Kanadzie w ogóle, tak wyszło, nie? Już wszystko jest klepnięte, wszystko już mam załatwione, tam jest taki profesor Czarnecki w Kanadzie, Polak, i on mi tam załatwił, żebym zaczął doktorat, on miał badania w temacie programowania Generative Programming. I ja już byłem praktycznie przekonany, że ja dałem doktorat w Kanadzie. Już tam sprawy wizy były praktycznie klepnięte wszystkie i już miałem też za sobą pierwszy opublikowany paper, nie, akademicki z aspektów i trochę zaczynam obywać w tym świecie akademickim, no ale jakby na kilka dni przed tym doktoratem dzieje się parę rzeczy, mianowicie raz, ja sobie uświadamiam, że akademicki świat chyba nie jest do końca dla mnie, a dwa, poznaję rejsy. I to powoduje, że tak stwierdzam, kurczę, mnie jednak kręcą takie rzeczy praktyczne, nie? I no, Railsy to jest jedyny framework, jaki jest używany w języku Ruby, czyli generalnie poznaję Ruby, poznaję Railsy z jednym zamachem i jak nie wiecie, to wszyscy, co robią w Ruby, robią w Railsach. Więc to było fascynujące, bo to było mega produktywne, czyli ja po jakichś tam przygodach z jakąś webówką, wcześniej w Javie, potem nawet trochę w C-Sharpie jeszcze, jestem zafascynowany tym, że wow, mogę tak szybko coś stworzyć. To było po prostu tak magiczne, że rzuciłem ideę doktoratu nawet. W 2005 piję piwo z Diedziczem, to jest w świecie rejsowym pewnego rodzaju wow, bo to jest twórca rejsów. I w 2005 był kompletnie nieznany, w 2004 wydał te rejsy. I w 2005 ja pojechałem na konferencję do Aarhus, do Danii i tam z Diedziczem po prostu siedzieliśmy, bo jego nikt nie znał. Dzisiaj to jest taki trochę celebryta. I przegadałem z nim cały wieczór, nawet mi zaoferował, że będę maintainerem tam prawie ważnej części rejsowej, ale ja grzecznie odmówiłem, bo to był Active Record, czyli to taka główna, brzydka część. Następnie spędzam 2 lata w Londynie w ogóle, taka przygoda też mnie spotkała i tam mocno Xtreme Programming mnie zaintrygowało i nawet to Xtreme Programming było dla mnie ważniejsze niż Ruby i pracuję 2 lata w Pythonie, uwaga. Nie? Kto tu jest z Pythona? Okej, jest kilka osób. No Python do dzisiaj mnie smuci, bo nie ma DDD w Pythonie, albo jest go bardzo mało, nie? I jakby jest to jakieś takie, chyba że... Pracujemy nad tym. Dobrze. Cieszę się bardzo. No, ale ważniejsze niż Python był to Xtreme Programming, więc jedzę na żywo, taki faktyczny kontakt z klientem, parowanie cały dzień, TDD i tak dalej, więc to był super czas. Plus ja byłem pracownikiem startupu, takiego typowego fintechu właściwie, w tym londyńskim City. Jestem pracownikiem numer 2, więc mega dużo się uczę, jak szef rozkręca firmę. Jak po 2 latach wychodzę, ta firma ma tam, nie wiem, 15 osób. A ja wracam do Polski i staję się biznesmenem, czyli ja zakładam firmę. Tak naprawdę nie miałem takiego zamiaru, ale chciałem być bardzo freelancerem w Ruby on Rails i wtedy zlecenia sobie łapać z Anglii na przykład i robić projekty, ale jakoś tak dosyć szybko poszło, że... Znaczy właśnie nie tak dosyć szybko, bo najpierw przepalam prawie wszystkie oszczędności, czyli wydaje mi się, że będę prowadził biznes, a tutaj nic nie ma zarobku, a koszta są jakieś różne i schodzę prawie do zera. Ale na szczęście w pewnym momencie coś pyknie i są klienci i dosyć szybko z tych 0 klientów dochodzi do sytuacji, że ja mam 3, 4, 5 klientów i nie ogarniam, tak już jakby nie ma czasu. No ale okazuje się, że jeden kolega, z którym byłem w Londynie, w sumie też wrócił do Polski, też szuka zajęcia i też lubi rejsy, więc dobra, jeden kolega pomaga, potem dołączył Kuba, no i tak jakby ni stąd, ni zowąd, nawet nie mając jeszcze nazwy, w 4 osoby już działaliśmy pod szyldem, właściwie Andrzej Krzywda i dopiero wtedy pomyślałem, że to trochę nie fair i nazwaliśmy się jakoś. Nazwę wymyślił w ogóle nasz klient wtedy z Las Vegas, bo ja wymyśliłem, bo on mi mówi, że musi się jakoś nazwać, bo to tak nieprofesjonalnie, więc ja wymyśliłem bardzo profesjonalnie, że się chce nazwać, znowu moje ego wyszło, nazwijmy się Akency, nie? Bo AK, Andrzej Krzywda. No i na szczęście James z Las Vegas mówi, wiesz co Andrzej, ale Ake dla Anglika czy Amerykanina brzmi jak ból, nie? Więc jakby trochę taka agencja bólu powstaje. No więc nie, i on mówi, Arkansas jest super, bo to jest symbol Arki, a wy jesteście takimi ratownikami projektów, nie ratownikami biznesu. No i super, do dzisiaj tej symboliki się trzymamy i jest Arkansas. Także tak jak tutaj sponsor przed chwilą zachęcał do pracy nad Leadami, to w Arkansas my zachęcamy do pracy nad Legacy, nie ogólnie, tym się zajmujemy. No i w tym momencie mam etap infekcji frameworkiem i ja dobrze wiem, że źle robię. To jest tak, jak wiecie, jak wchodzi się, nie wiem, w alkohol czy w narkotyki, nie? Ja dobrze wiem, że źle robię,
ale to ciągnie, nie? Jakby ten Terraces i ta infekcja frameworkiem po prostu tak szybko można dowozić, biznes jest zachwycony, jak chodzą na spotkania, na spotkaniu im dewelopuje 80% projektu właściwie, nie? Oni zdziwieni w ogóle za co w takim razie mają teraz zapłacić, więc to były dziwne czasy, ja się czułem jak faktycznie uzależniona osoba, cały czas wiedząc, że robię źle, nie? Jakby Active Records, pisząc kolejne klasy Active Records, po prostu dobra, coś robię źle. W międzyczasie czytam, dobra, w końcu wchodzimy, tak? Czytam Evansa i nic nie kumam, nie? Jakby jak wszyscy. Więc pierwsze podejście nieudane. W międzyczasie szukam dalej. DCI, kto kojarzy temat DCI? No, nawet 5 osób pewnie przeze mnie. Bo już to parę razy lansowałem. Fajny koncept. I znowu, z powodu tego, że obiekty żyją długo w pamięci i tam zmieniają sobie rolę runtime. DCI można ładnie zmapować na DDD, jakby ktoś szukał kiedyś takich bardziej akademickich tematów niż DDD, bo DDD już się stało takie praktyczne i pragmatyczne, to polecam temat DCI, ta książka Lean Architecture fajnie to wprowadza. To jest w ogóle koncept wymyślony przez tych samych ludzi, co wymyślili MVC, więc jakby coś tam kumają. No, potem trafiam na koncept event sourcingu i oczywiście w pierwszym podejściu kompletnie nie źle to rozumiem, totalny misconception i wydaje mi się, że im chodzi o to w tym event sourcingu, żeby trzeba cały system event sourcować, a ja już znam ten temat obiektów w pamięci, ja wiem ile to trwa czasu, to nie może być efektywne i to jest w ogóle bzdura. No i wtedy wchodzi Mirek Pragłowski, który dzisiaj tutaj jest z nami, i Mirek przy piwie tłumaczy mi: Andrzej, ty głąbie, nie, to nie o to chodzi. A nie znaliśmy się wtedy, byśmy się poznali na takim meetupie właśnie we Wrocławiu. I Mirek faktycznie na serwetkach takich jakichś tam ich rozpisuje to wszystko i tłumaczy mi, i w tym momencie klika mi ta cała koncepcja, to co pewnie większość z was też już w pewnym momencie kliknęło, czyli DDD, CQRS i event sourcing, to wszystko razem ma sens, nie? Jakby mamy domeny, domeny publikują eventy, eventy gdzieś tam się pojawiają w rytmodelach, rytmodele się budują. I to jest takie dopełnienie pętli, jak łapiesz pierwszy raz, przynajmniej ja tak miałem, to było takie wow, więc to było takie... Dla mnie to był moment faktycznie startowy mojej przygody z DDD, faktycznej takiej. Więc do tego momentu możemy liczyć 10 lat. No i zacząłem czytać tego Evansa drugi raz, a tam na samym początku są application services, nie? Gdzieś tam w tych pierwszych rozdziałach. Więc ja doczytuję do tego momentu, już rozumiem, no to lecimy z tymi serwisami w takim razie, nie? I w świecie Ruby on Rails akurat był wtedy poważny problem, bo tam same ćpuny Active Recordu, nie? I nikt nie pisze swoich klas, tylko wszyscy piszą klasy dziedziczone i w tamtych czasach jeszcze w ogóle nie dało się tak łatwo swojej własnej klasy utworzyć poza frameworkiem. No ale w końcu się nauczyliśmy jak to robić, zaczęliśmy tworzyć Service Objecty, czyli takie klasy, które są pod kontrolerem, ale jeszcze nad Active Recordami, tak? Gdzieś tam pośredniczą. No i to jest taki efekt wow, troszeczkę w społeczności, objeździłem trochę konferencji, napisałem książkę w tym temacie. I nawet muszę przyznać, że czuję się jednym ze sprawców tego, że w Railsach temat Service Objectu chwycił. Przy czym ja to wtedy nazywałem znowu z tą ćpuńską całą analogią, że to jest gateway drug, to jest taki, wiecie, narkotyk na start, nie? Takie serwisy, a potem pójdziemy dalej. No to Railsowcy nie poszli dalej, nie? Jakby zostaliśmy tylko i wyłącznie z Service Objectami generalnie. No, a ja w międzyczasie, ja i ekipa Arkansas, już jesteśmy coraz więksi i bawimy się w coraz fajniejszych projektach, czyli my właśnie bierzemy już tylko Legacy, bo jakby te Railsy takie od zera, to tam każdy student już potrafi z nami konkurować, więc my się trochę niszujemy w tym na Legacy projektach i w tych niektórych Legacy projektach zaczynamy wprowadzać Service Objecty, a zaraz potem eventy, które są publikowane z tych serwisów. Więc publikujemy to i takie eventy, o, tak mniej więcej je wyglądają. To są akurat w miarę świeże moje eventy, ale wtedy pisaliśmy podobne. I powstaje w tym czasie Rails Event Store. Nie wiem, ile z was jest w ogóle w świecie Rails tutaj? Okej, kilka tylko osób, dobra. To ten Rails Event Store, generalnie powiem wam, że trochę już robi zamieszania w świecie Railsów, nie, że jakoś dużo, ale to jest taki nasz sposób na popularyzację domain driven design eventów w świecie Railsowym, nie? Czyli zrobiliśmy open source'owy Event Store, nie ukrywam, z dużą, bardzo dużą inspiracją Gregowym Event Store'em, nie? Czyli tym, co teraz się nazywa Event Store DB. Na początku to nawet miał być adapter do Event Store DB, dopiero potem zmieniliśmy koncepcję. I Rails Event Store jest po prostu taką wtyczką do aplikacji Railsowej, gdzie generujemy ci parę tabelek na potrzeby, żeby istniały eventy, streamy i dajemy ci ładne API do publikowania eventów w pamięci, do przytrzymywania tych eventów. API jest na tyle ładne, że dołączają do nas w międzyczasie ludzie z .NET-a i z Java i mówią, że u nas tego nie mamy, nie? Więc jakby jest to nawet jakiś taki narkotyk dla ludzi z Java i z .NET-a, którzy do nas przychodzą przez kolejne lata i są całkiem zachwyceni. W pewnym momencie uświadamiam sobie znaczenie strategicznego DDD i myślę w kategoriach domen, mamy kontekstów.
I widzę, jak fajna jest ta metafora i to jest, po to wam dałem ten cały background, że tak się jakby troszeczkę wywodzę z biznesu, nie? Niby, że jako tam 13-latek. To zawsze sobie uświadamiałem to każde takie działy w firmie, jako właśnie te działy u nas w tej firmie rodzinnej. Więc to mi bardzo pomogło. Lub też, jeśli spędzałem dużo czasu w urzędach, to zawsze zapoznawałem się, jakie są działy w urzędach, żeby rozumieć, jak oni się ze sobą komunikują w urzędach. Więc to jest często moja druga metafora, jaką używam na tłumaczenie strategicznego DDD, że to są te panie latające pomiędzy pokoikami w urzędach, nie? To są te eventy. Więc domena jako działy w firmie to jest dla mnie takie ciekawe, fajny sposób myślenia, mega mi się podoba, przekonuje mnie to. Oczywiście w międzyczasie robię za duże agregaty. Kto robił za duże agregaty? Wszyscy musieliśmy przejść przez etap robiąc za dużych agregatów. Ja przepraszam wszystkich, którzy musieli po mnie kodzik poprawiać za dużymi agregatami. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale wszyscy je robimy na początku, nie? I potem jest takie okej, ale jak to robić inaczej? I potem jest rozkmina i dopiero potem do czegoś docieramy. Potem mam zachwyt read modelami. I ten zachwyt read modelami właściwie jest nie z tego powodu, że te read modele są takie cudowne, chociaż faktycznie są zgrabne i ładne. Natomiast mam zachwyt read modelami, bo ja uwielbiam tą czystą logikę biznesową. Ja uwielbiam taką enkapsulację w oprogramowaniu obiektowym. I rozumiem w pewnym momencie, że read modele powodują, że mój obiekt nie będzie miał getterów. I to jest takie wow, nikt nie ma dostępu do wnętrzności moich, ja nie muszę się tym przejmować. Nie mam potrzeby trzymać żadnych getterów, żadnych takich testów na to. To jest jakby nie jest to częścią kontraktu moich obiektów biznesowych. Więc to jest super. Poza tym read modele faktycznie są dosyć ładne i nawet niedawno napisałem taki DSL. Znaczy eksperymentuję właściwie, nie wiem czy to się utrzyma, ale jest taki DSL, gdzie sobie mówię, o jak wpada taki event i on ma takie pole, to skopiuj to pole do takiej tabelki, nie? Czyli co napisałem, taki generatorek read modeli, można powiedzieć. To w jednym z naszych projektów jest używane. No, w międzyczasie Łukasz Szydło we Wrocławiu organizuje spotkanie z Alberto Brandolini i spotykamy się wtedy z całą śmietanką, wiecie, Sławek Sobutka, Mariusz Gil, Łukasz Szydło, cała ekipa i siedzimy w jednym pokoju, no i oczywiście Alberto Brandolini, który wszystko tłumaczy tym, jak się robi pizzę i próbuje nam to wytłumaczyć. No ale generalnie już wtedy trochę kumałem, że jest coś takiego jak event storming, no ale jak Alberto mi to pokazało na żywo, to jest trochę inny efekt. No więc event storming też zdobywa jakby moje serce. I znowu jako osoba, która trochę czuje ten problem komunikacji z biznesem, bycia czasami po stronie biznesowej, to też widzę, że to może działać, nie? I mega mi się to podoba i cieszę się, że to jest praktykowane. I tak z ciekawości zapytam, ile osób z was brało już udział w sesji stormingowej. No i to się cieszę. Także Mariusz Gil pewnie stoi za tym większością tych rąk, prawda? Że Mariusz Gil to jest taka osoba, ja w ogóle uważam, że takim papieżem naszego DDD w Polsce to jest Sławek Sobutka, a Mariusz Gil to jest taki król stormingu, nie? On jakby objechał całą Polskę i wszystkich stormingu nauczył. Także tak jak kiedyś Sławek Sobutka dużo pracy zrobił, tak teraz Mariusz Gil. Dobra, to jest chyba dla mnie najważniejsze wow DDD. Fascynacja proces menadżerami i generalnie koncepcją procesów. Znowu, bardziej ze strony biznesowej niż od strony implementacyjnej, bo od strony implementacyjnej to powiem wam, że do tej pory nie umiem zrobić ładnego proces menadżera. Znaczy, za każdym razem jak napiszę, tak coś mi się jeszcze nie podoba w tym kodzie, ale z tej strony połączenia biznesu i IT mega mi się podoba to, że biznes tak myśli. Znaczy, uważam, że większość biznesów tak myśli, że mamy działy, domeny i że nad tym wszystkim są procesy i te procesy to są koordynatory, orkiestratory, mamy milion na to nazw, nie? To są różne tam niuanse, ale generalnie proces menadżera to jest to coś, co koordynuje tą współpracę pomiędzy procesami. Coś się wydarzyło tu, to ty zrób coś tam. Coś się wydarzyło tam, zrób coś tu. Jakiś proces tego pilnuje. Bardzo lubię patrzeć na procesy proces menadżera jako taką analogię zwyczajnie checklisty, że w biznesie są checklisty. I bardzo wielu biznesach checklisty są tak naprawdę procesami, nie? Więc mówi się tylko, nie wiem, mamy rekrutację nowej osoby, zróbmy to, to, to i to, nie? Wchodzi potencjalny klient, zróbmy to, to, to i to. I to są, zróbmy w księgowości, zróbmy to, w fakturach zróbmy to, w HR-ze zróbmy to. Ta książka doskonale według mnie łączy właśnie to myślenie o domenach, myślenie o procesach i myślenie o rolach biznesowych. Ilu z was miało kontakt z tą książką? Okej, też sporo. Dzięki komu? Kto to polecał? Anicerowicz. Maciek Anicerowicz, okej. No tak, to Maciek też jest dosyć tutaj fajnym propagatorem tych koncepcji i polecam naprawdę, jeśli mielibyście coś wiedzieć, jedną rzecz z tej prezentacji, to jest kupcie sobie tą książkę Mit przedsiębiorczości, albo po angielsku to jest Emyth i
Jest to książka troszkę bardziej z punktu widzenia przedsiębiorcy. Oczywiście to nie jest książka taka dla programisty, ja tu troszeczkę w cudzysłowie to mówię. Natomiast ona mega w sposób taki, bym powiedział, programistyczny, taki algorytm wręcz pokazuje, jak działa biznes. I my jak ten biznes, jak ten algorytm zobaczymy sobie, to w ogóle już my jako zwolennicy Domain Driven Design, to według mnie od razu wam powinno serce zapikać, nie? Że to jest po prostu to. Oni tam piszą o DDD, nie? Jakby nie wiedząc o tym, że piszą o DDD. No, w międzyczasie piszemy jakieś tam kawałki kodu w Railsach, w nadlarzy klientów. Robimy taki open source'owy projekt e-commerce, który jest taką wzorcową implementacją DDD, więc chciałem wam pokazać, żeby troszkę wzbogacić tą prezentację większą ilością kodu. To mniej więcej tak u nas wygląda kontroler, czyli nawet to jest akurat akcja kontrolera konkretna i już nawet nie mamy tej takiej warstwy serwisu specjalnie, bo jakby nie zawsze jest potrzeba, tylko u nas ten model, to dojdziemy jeszcze do tego diagramu na końcu architekturalnego, w który ja bardzo wierzę, czyli requesty, znaczy request od użytkownika, paramsy tam wpadają z takiej formatki tworzenia nowego produktu, jest nazwa, cena i VAT. I my rozbijamy to na cztery komendy. I te cztery komendy to jest create product, bo można mieć produkt bez nazwy u nas, w sensie takiego drafta. Można go nazwać potem można ustawić cenę, potem można ustawić mu VAT. Jak sobie zobaczymy, jak te komendy są inicjalizowane, to one są w trzech różnych bounded kontekstach. To jest product catalog, pricing i taxes. Nie? Czyli lubię pokazywać ten przykład, bo bardzo wielu ludzi gdzieś na początku swojej drogi z DDD na przykład myśli o komendzie w kategorii, że to, co na start było tymi paramsami, te trzy pola, name, price, VAT, że to by stanowiło komendę, nie? Ja wolę podejście, kiedy komenda to jest punkt wejścia do domeny, więc taka formatka mapuje się nam na cztery komendy i puszczamy to do tych konkretnych domen, nie? Te komendy. Więc to już troszkę konkretu. Dobra, przypominam, że ja bardzo lubiłem programowanie aspektowe, a temat, który miałem zajmować na doktoracie, to był związany bardzo mocno z liniami produktowymi w programowaniu. To jest ciekawy temat, myślę, że mało podchwytywany. Akademicy w inżynierii oprogramowania bardzo mocno się tym zajmują i zajmowali, a praktycy, czyli my, bardzo rzadko na to zerkamy, bo bardzo rzadko mamy tą potrzebę, albo bardzo rzadko mamy świadomość, że mamy tą potrzebę. Czyli myślenie o naszym software'ze, to co jakikolwiek projekt dzisiaj pracujecie, to pomyślcie nad nim, jakbyście mieli jutro zrobić wersję tego samego projektu, ale nie wiem, bez czegoś tam, bez iluś modeli, bez pricingu, bez czegoś takiego, nie? Czy jakaś taka konfiguracja waszego produktu, tylko obok, nie? To jest zaskakująco mało poruszany temat. No może to akademicka część mnie się odzywa, że jakby cały czas tego szukam. I to gdzieś w międzyczasie mojej tej 10-letniej przygody DDD pojawia się koncept i taka misja, że domeny to jest coś, co może być reużywalne. Nie? Bounded konteksty mogę pisać jako reużywalne rzeczy i zobaczymy, dokąd dojdziemy z tym. W międzyczasie zaczynam używać testów mutacyjnych, co nie jest związane z DDD, ale zaskakująco ważne jest to dla mnie. Też jestem ciekawy, jak to się przyjęło u was. Kto używa testów mutacyjnych? Jedna osoba, dwie, trzy. Okay. Nie tak wiele. Bardzo bym wam polecał, bo jakby ciężko robić DDD bez testów, ciężko robić testy bez mierzenia pokrycia, a jak nie robicie testów mutacyjnych, to ciężko o sensowne zbadanie tego pokrycia. Te narzędzia inne niż mutacyjne mocno was oszukują. A też zmierzam do tego, że bez testów mutacyjnych i bez jakiegoś pokrycia w kodzie dosyć mocno bardzo niebezpiecznie jest refaktoryzować kod, nie? Jakby nie mając pokrycia i nie mając pewności pokrycia, więc to taka moja wstawka z boku troszeczkę. No i ostatnimi czasy mam bardzo duży fokus na e-commerce. Mimo, że e-commerce'em wcześniej jakoś tam straszliwie dużo się nie zajmowałem, to też w rozumieniu e-commerce to może nawet bardziej taki B2B e-commerce, czyli też to, co właściwie pamiętam z mojej firmy rodzinnej, bo taka sieć hurtowni to jest dokładnie B2B e-commerce. Więc ta aplikacja, która na początku zaczęła jako aplikacja przykładowa e-commerce, zostaje taka mocno rozbudowywana w tym kierunku. A ja się może nie tyle zgłębiam e-commerce, bo to nie jest jakaś taka moja aż konkretna misja z e-commerce, tylko bardziej po prostu chcę pokazywać nietrywialną aplikację DDD z e-commerce'em. I też z fajnymi ludźmi mogłem podyskutować, którzy robią też e-commerce'y, za dużo bardziej zaawansowane, więc fajnie było się na czymś skupić. Do tego jeszcze może dzisiaj w dyskusji wrócimy, natomiast kiedy ja mówię DDD, tak naprawdę
zlewam to już w jedność z CQRS-em i z event sourcingiem i dobrze wiem, że to jest niepoprawne, ale i tak tak będę robił, bo jak się mówi do biznesu, my będziemy robić DDD, CQRS i ES, to oni w ogóle się już gubią, nie? To już na DDD może warto się zatrzymać. Więc też mi się wydaje, że jakby, nie wiem, możecie mnie teraz zlinczować, ale nie wiem, jaki jest sens robić DDD bez eventów na przykład, nie? Czy DDD bez CQRS-a, jakby, nie wiem. Też parę osób kogliwa na tak, ale pewnie wyjdę, ciemno jest i od kogoś oberwę później. Dobra, z ciekawostek, którym się ostatnio zajmowałem, to nawet ostatnio miałem rozmowę z Mariuszem Gilem na podcaście, rozmawialiśmy o bitemporalnych eventach. Też jestem ciekawy, czy ktoś, kto miał już bitemporalne eventy u siebie na warsztacie. W sensie, coś już z tym robiliście. No to zaskakująco mało osób. Fajny temat, bardzo dziwna nazwa i wszystko w DDD. W ogóle jesteśmy pozadzieni w nazwie, nie? Wszystko w DDD się źle nazywa. Bardzo skomplikowanie, bitemporalne eventy również. Koncepcja jest prosta, chcemy w eventach trzymać nie tylko ten event, kiedy ten event powstał, tylko kiedy ten event też tak biznesowo powstał, nie? Czyli najczęściej chcemy coś wstecz powiedzieć, że właściwie to wczoraj sprzedaliśmy jakieś zamówienie, tylko nie przez system, tylko bokiem, więc dzisiaj je wpisujemy, ale tak naprawdę chcemy, żeby to było w systemie jako wczorajsza data, nie? Więc jakby zależy nam na tym, żeby coś zrobić wstecz lub do przodu. Na przykład jak negocjujecie podwyżkę, to fajnie by było w systemie HR-owym zaznaczyć, że ta osoba ma podwyżkę od takiego dnia i jakby to jest jakiś event, tak? Bo to już się wydarzyło na dzisiaj, wynegocjowano podwyżkę, czy ustalono podwyżkę, no ona wchodzi w życie od 1 marca, nie? To jakby trzeba umieć to jakoś zamodelować i z eventami, samymi eventami czy komendami nie tak łatwo. Natomiast bitempora to jest koncept, który pomaga bardzo mocno w zabawie w czasie. Odsyłam do rozmowy z Mariuszem, tam trochę głębiej o tym rozmawiamy. Dobra, kolejna rzecz niekoniecznie związana z samym DDD, ale według mnie game changer w kontekście, jak my tego w Railsach używamy. Kojarzycie temat Hotwire? W ogóle nie? Trochę tak, trochę nie. Hotwire to jest... No dobra, bo ja pominąłem ten aspekt mojej historii programowania, ale też byłem fascynatem, nie wiem, czy jak były Railsy, no to się tworzyło ten HTML po stronie backendu, tak jak się kiedyś wszyscy tak robili, nie? HTML się robiło na backendzie. Potem przyszły nowe czasy i się robiło na backendzie JSONa, po to, aby jakiś Angular, Ember, jakieś coś skonsumowało React, jakieś coś skonsumowało to na frontendzie i dla nas już wtedy cały ten HTML w ogóle znika z naszego myślenia. My wypuszczamy tylko JSON-a. I ja nawet byłem propagatorem single page aplikacji i byłem propagatorem Reacta bardzo mocno. I w jakimś sensie jestem nadal do niektórych użyć, ale wydaje mi się, że w międzyczasie, że kiedyś z backendu nie mieliśmy opcji robienia fajnych frontendów i przez to powstała branża frontendowa zupełnie obok nas i zabierają nam pracę. Natomiast czasy się zmieniły i dzięki WebSocketom i jakby stabilności tych technologii powstają takie narzędzia jak Hotwire, które mówią, że jest OK, jak my możemy tego HTML-a renderować na backendzie, nie, jak jest problem z single page aplikacjami. Problem jest główny taki, że mamy dwa stany aplikacji w tym momencie, nie jest na backendzie, na frontendzie i to nie jest zawsze łatwe w obsłudze. No to Hotwire to jest trochę taki powrót do starego modelu, czyli wypuszczamy z HTML z backendu, ale dzięki tym połączeniom websocketowym w tyle my bardzo łatwo możemy zarządzać. Możemy powiedzieć, o, doszła nowa pozycja zamówienia, a ty wyświetlasz akurat sobie zamówienie, a tam ktoś ci dodał, nie wiem, jest się adminem, a ktoś tam składa to zamówienie, to my ci tylko tam dodamy taki skrawek HTML-a i on to się ładnie samo odświeży. Więc tam jest na frontendzie stimulus użyty, który jakby opakowuje całą tą magię frontendową za ciebie, podmienia tego HTML-a za ciebie, i zaskakująco dużo da się zrobić w takim modelu, że ten stimulus, taki out of the box, po prostu wspiera ci wszystko za darmo. I tak dobra, skrócę całą historię. Możemy robić fajne frontendy i nie pisać JavaScriptu. Jakby o to chodzi, nie? W każdym z języków. To Hotwire jest akurat jako koncept było pierwsze wprowadzone. Muszę być uczciwy tutaj, chociaż nie lubię świata Elixira, ale muszę być uczciwy, że do świata Elixira przyszedł ten koncept. Oni zrobili taki koncept nazwie LiveView, ale mamy na szczęście DHH-a, który tak na bezczela wziął i ukradł ten koncept i nazwał to Hotwire i wprowadził w Railsach i zrobił lepszy marketing, więc wszyscy myślą, że to z Railsów wyszło. Z tego co wiem, to już tam w PHP-ach, bo to Hotwire to jest taka trochę nazwa marketingowa, jest druga nazwa, to są Turbo Streamsy. Więc pod różnymi nazwami to pewnie funkcjonuje w różnych światach, albo generalnie ten stimulus. Więc jest to tyle game changer, że my jako backendowcy możemy przetestować, możemy zrobić wszystko od początku do końca z frontendem i otestować to doskonale, bo ci frontendowcy nigdy nie testują, nie? To z nim jest ten problem. Też wokół Hotwire jest jakaś obietnica, że jest coś podobnego do mobile, no, ale to na razie tego nie ma, więc nie wiadomo. Ale Hotwire na dzisiaj jest super używany produkcyjnie i naprawdę warto się tym zainteresować.
Chyba, że podoba wam się to, że frontendowcy robią coś na boku, ciągle im się psuje, bo oni testują. Nie? Oczywiście to nie oznacza, że będziemy robić CSS-y, nie? Jakby tam to już nie CSS-y, to niech oni ogarną. Dobra, i też część z was może mnie gdzieś tam śledzi w internetach albo na konferencjach mnie gdzieś widujecie, to też jakby ta część mojej tej przygody 10-letniej z Domain Driven Design to jest dużo edukowania, dużo jeżdżenia, dużo mówienia i powiem wam, że trudno się tłumaczyć DDD, nie? Jakby tutaj akurat mam ten komfort, że mam salę pełną ludzi, którzy rozumieją DDD, więc mogę zamiast o DDD mówić o swoim życiu i jest fajnie, ale, ale ogólnie trudno się tłumaczyć, strasznie dużo jest tych konceptów wokół DDD, nie? Kiedyś pamiętam, nie wiem, z 7 lat temu spisaliśmy taki pierwszy zrzut, niech każdy rzuci jakieś słowa kluczowe wokoło DDD, CQRS, Event Sourcing i nam wyszło tam 50, a nawet się nie rozpędziliśmy jeszcze, nie? Wiecie, projekcja, stream, event, wersja i tak dalej, to jest po prostu tyle rzeczy, że masakra po prostu. Ciężko się to tłumaczy. Ale docieramy do dzisiaj i mimo tych słowa krytyki może na końcu, DDD jest super, według mnie. Jest dla mnie spełnieniem i narzędziem w mojej misji zbliżania biznesu z kodem. Uważam, że wciąż robimy troszeczkę mało w tym temacie, że możemy robić więcej, możemy być lepsi, możemy pisać lepszy kod, możemy pisać bardziej czytelną rzecz, możemy więcej rozmawiać z biznesem. Nie zapominajmy o tym, że tu chodzi o to zbliżenie z biznesem. Nie? To nie chodzi o piękny kodzik tylko, ale taki piękny kodzik, który biznes zrozumie lub może nawet mógłby pomóc nam czasami go pisać. No właśnie, jest to ale, więc pozwolę sobie akurat w tym jedynym gronie, nigdzie w Polsce bym tego nie zrobił, pozwolę sobie na troszeczkę krytyki DDD. Nie wiem, czy to dobrze ujmę na slajdach, ale... Aha, to miał być w ogóle trochę dalej ten slajd. To za chwilę do tego wrócimy. Za dużo w tych DDD jest konceptów, za dużo się skupiamy na różnych niuansach. Nie ma w ogóle... Tak naprawdę, mimo że pisałem kolejne książki o DDD, nie ma dobrej książki DDD dla początkujących. To akurat nie mogę wytykać palcem, że autorzy coś zrobili. Ja też za mało w tym temacie zrobiłem, ale uważam, że brakuje takiej prostej narracji do biznesu, co to jest DDD i do programistów. Brakuje narracji takiej, żeby, bo też się tak troszeczkę utarło, mam wrażenie niefortunnie, że DDD jest dla seniorów, nie? Jakby nie zgadzam się w ogóle z takim podejściem. Jakby właśnie wydaje mi się, że o to chodziło nam zrobienie Domain Driven Design, żeby to było tak proste i tak banalne pisanie kodu biznesowego, logiki biznesowej, aby każdy junior, student, każdy mógł to po prostu zrozumieć i pisać. A my się skupiamy bardzo mocno na niuansach i edge case'ach, bardzo dużo z akademickości w tym świecie niestety też. I to nie jest też krytyka, jakby ta akademickość jest ważna, te niuanse są ważne, ale one powodują, za bardzo się na tym skupiamy, o tak, za mało jest tej promocji Domain Driven Design w taki chłopski sposób. Za mało jest tego biznesu w Domain Driven Design właśnie. Według mnie biznes rozumie narrację wokół procesów, to jest ta narracja, którą ja próbuję robić. Czyli właśnie procesy jako działy, eventy jako komunikaty krążące pomiędzy, procesy jako takie koordynaty, jakieś ludzie, którzy chodzą i zarządzają takim samym procesem pomiędzy tymi działami, czy to w urzędzie, czy w firmie, to tak działa, więc jakby ta narracja wydaje mi się być lepsza. Według mnie biznes ma czytać kod. Czy u was biznes czyta kod? Czy próbowaliście pokazać biznesowi kod? Trochę próbowaliście, widzę. I co, nie wyszło? Jest to trudne. Lepiej wychodziło z tymi, którzy z góry mówili, że oni do kodu czytać nie będą. A potem było, to jest kod? A to było ze zdziwieniem negatywnym czy pozytywnym? Pozytywnym. Bardzo wielu ludzi w biznesie myśli to samo, co myślał 13-letni Andrzej, czyli że są kryptyczne znaczki, nie? Ludzie myślą tam, jak nie wiem, jakiś C, brzydki kodzik pokażemy, że tak mniej więcej działa kod, nie? Albo jakiś stary PHP. I taki wymieszany z HTML, żeby nie było, że się PHP czepią. Trochę się czepią, ale jakby zacznijmy pokazywać biznesowi te kawałki kodu, bo one są naprawdę czytelne dla biznesu. Próbujmy im, nawet nie chodzi o to, że panie w biznesie, będziemy teraz ci pokazywać kod, bo on od razu ucieknie, tylko tak przy okazji tam, nie? Coś tam chcemy wytłumaczyć logikę biznesową, jak zrobiliśmy, no to czytaj pan, czy ta logika, czy pani, czy ta logika wygląda dobrze, ten algorytm, czy wygląda dobrze, nie? I oni są zwykle zdziwieni w ogóle, że to jest czytelne, także warto próbować. A jak nie kod biznesowy, to chociaż testy. Oni naprawdę te testy kumają, nie? To jest mega po kolei, co się działo. Dobra, taka krótka może moja jeszcze namiastka, co w przyszłości. Tak, więc my będziemy kontynuowali Rails Event Store jako sposób na zbawienie świata Rails i to jest nasza misja. Mam nadzieję, że w Pythonie ekipa uratuje świat Pythona.
Mam nadzieję, że ekipa z PHP uratuje świat PHP. Więc uratujmy te światy, bo naprawdę to my jako DDD jesteśmy takimi zbawcami troszeczkę tego programowania. Więc my się zajmiemy Railsami, nie? Wy się tutaj podzielcie resztą. Dla mnie to też oznacza więcej aplikacji przykładowych. Znaczy dużo łatwiej się lansuje DDD na przykładach i ten e-commerce jest... E-commerce u nas rodzi się czasami w bólach, ale jest mega atrakcyjnym projektem. Łatwo się mówi na przykładach. Też zachęcam, akurat nie mam slajdu na GitHubie, Rails Event Store, repozytorium e-commerce. Zachęcam sobie to przejrzeć. Wiem, że sporo osób to śledzi i ludziom się to podoba ogólnie. Czyli taka wzorcowa aplikacja. To wcale nie jest mój sposób na to, żebyście robili rejsy. To wcale nie o to chodzi. Ale zamierzam więc takich aplikacji u nas utworzyć, bo po prostu robią świetną promocję DDD. Tak, uważam, że Ruby jest najlepszym ekosystemem do Domain Driven Design z racji tego, że Ruby jest fajnym językiem też. Plus to, że ten Rails Event Store nam wyszedł jako dobre też API, bardzo łatwy start dla wielu rzeczy. Myśmy też zaczęli od razu bez jakichś tam, nie wiem, zewnętrznych kolejek, bez zabawy w Kawki. Wszystko jest mowa o monolicie zmodularyzowanym. No, a jeszcze odlatując jakieś troszeczkę mocniejsze klimaty w przyszłości i łącząc parę aktualnych wątków, to wydaje mi się, że biznes mógłby pisać kod tak samo. Jeśli damy im do dyspozycji pewne klocki, to oni mogliby pisać. Kto z was używa Copilota dzisiaj? Okej. Fajny Copilot? Sporo upraszcza? Dzięki niemu już mniej literówek robimy, nie? Szybciej wszystko śmigamy. Komentarze pisze bardzo dobre. Wystarczy napisać, nie wiem, nazwę testu, on ci sam wygeneruje całą zawartość testu, nie? Generalnie te osoby, które nie używają Copilota, to powiem wam wprost, bardzo dużo tracicie na dzisiaj już. Nie da się od tego uciec. Po prostu ta szybkość, to przyspieszenie, jakie daje Copilot, jest niesamowite. A jakbym miał właśnie wypuścić takie trochę wizje dalej, to tym bardziej temu biznesowi, jak damy ideę z działającym Copilotem, to mi się wydaje, że oni dadzą radę. Ale jeszcze im tego nie mówmy. Na razie dobrze zarabiamy. No, z moich wizji, jak widzieliście, obiekty w pamięci, nie? To się kiedyś musi udać tak mainstreamowo. Ciągle tego nie ma. Może Smalltalk wróci, nie wiem. Może jakieś inne koncepty się udadzą. Będę dalej próbował robić domain driven design w kierunku reużywalności. Wydaje mi się, że to jest zaniedbany temat troszeczkę. No i musimy upraszczać narrację DDD. Według mnie sztuką jest czasem powiedzieć po prostu mniej podczas tłumaczenia DDD, nie wchodzić o wszystkie niuanse. Także to było wszystko, jeśli chodzi o tę główną część prezentacji. Zostawię otwarty slajd z architekturą, żeby sobie o tym za chwilę porozmawiać. A za tą główną część wam dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Zostawiam ten slajd, bo chętnie go trochę wytłumaczę, bo mam wrażenie, że prezentacja nie była aż tak specjalnie mięsista, nie? Więc możemy się na tym trochę skupić i gdyby były jakieś pytania, to może przy okazji będę tłumaczył, jak ja widzę, jak my widzimy domain driven design, CQRS, event sourcing zaaplikowany. To jest w jakimś sensie taka skomplikowana jednak architektura, ale mam nadzieję, że widzicie najważniejsze rzeczy. Nie? Najważniejszą rzeczą jest ta gruba czarna kreska, bo ona rozdziela application, warstwę aplikacji od warstwy domenowej. To oczywiście jest jeszcze jakaś warstwa UI, warstwa infra, powiedzmy, że chwilowo to pomijamy. Bardzo ważne jest dla mnie to, że te domeny ze sobą nie gadają. Fajnie tak to zaimplementować, te bandy z kontekstu, że ze sobą nie gadają. Ja wiem, że można tak zrobić, że jest coupling, że czasami się do siebie gada, ale wydaje mi się, że fajnie jest tego unikać. Fajnie jest mieć uproszczoną wersję i tak jest to w e-commerce zaimplementowane. Wszystkie te domenki mają input w postaci comment i output w postaci eventów i nikt na nich inaczej nie zagląda. Nie? Czyli wpada komenda, wpadają eventy, nie ma żadnego jeszcze API dodatkowego. Poziom wyżej jest warstwa aplikacyjna. Też wydaje mi się, że nie tak często jest ten podział na te pionowe warstewki w warstwie aplikacyjnej, że jest jakiś panel admina, że to jest osobny klocek i on ma jakiś tam swój kontroler i że ten kontroler może wywoływać akcję do zapisu albo do odczytu, czyli mamy CQRS-a i na przykład możemy tam, nie wiem, supply, product, service, jak chcemy się bawić w service object, jeszcze po drodze są application services lub te zielone klocki to są read modele, czyli read modele przynależą do tych konkretnych aplikacyjek. No i najważniejsza dla mnie warstwa, tak już jak mam to szybko, skrótowo przebiec, czyli proces managery jako te właśnie procesy biznesowe, które mówią, że jak coś się zmieniło w orderze, to na przykład shipping ma reagować.
albo invoicing ma generować fakturę, albo generalnie on koordynuje te domenki ze sobą. Fajnie jest mieć, to też sporo razy wypływało, jeśli macie aplikację, która wystawia API, a pewnie macie taką, to zaskakująco częstym, nie wiem, według mnie błędem jest wstawianie jednego API per wszyscy klienci, zamiast mieć API per typ klienta. Nie za bardzo rozumiem, czemu to jakoś, tak, jakoś bardziej powszechnie nie robi. Więc on może mieć mobile API, może mieć do publicznej aplikacji swoje jakieś API. Nie wiem, integracja z Shopify, może mieć swoje API, a GraphQL to jest po prostu dodatkowe API dla nas. Chociaż bardzo niefortunne. No, także jeśli macie jakieś pytania co do tego diagramu, albo co do Preski samej, to zachęcam. Dobra, ponieważ zawsze myślę, czy ktoś to zacznie, to jak miałem 13 lat jako ten CEO, to dwa pytania. Pierwsze, jaka była reakcja na przykład tych sprzedających ten software, kiedy widzieli tak młodego człowieka, który akurat wybiera to oprogramowanie dla, rozumiem, wielu oddziałów firmy. A drugie, czy w jakiś sposób, nie wiem, czułeś się, ponieważ sam powiedziałeś w tym czasie, no nie programowałeś, czy na przykład, nie wiem, czułeś się jakoś nieswojo, kiedy oni prezentowali te produkty, że jakąś magię przedstawiali. Tak, no śmiali się ze mnie, co dla 13-latka nieśmiałego było problemem, ale to było ciekawe doświadczenie, bo też w pewnym sensie w momencie zrozumiałem, to mi tato uświadomił, to my tu jesteśmy tymi, co rządzą, nie, decydują, więc w pewnym momencie wchodziłem ja, krótkie spodenki, nie, jakaś tam koszulka z jakimś metalem, jakiś, nie wiem, dev czy Sepultura, w ogóle wtedy miałem fascynację mocną i wchodziłem na te spotkania w taki sposób, nie? I decydowałem. Nie, to też nie chcę mówić, że to jakaś ogromna skala, nie? To były tam, nie wiem, myśmy mieli spotkań może z 5 czy 6, nie? Ale tak, to było to. Jak ja drugie pytanie było, jak ja się czułem... No tak, no bo jak nie programowałeś, tak, ale też oni przedstawiali ten produkt, czy to w tamtym czasie się też wydawało jakoś, że nawet wystarczająco to biznesowo przedstawiali, czy tak też odpływali, tak jak czasami tutaj programiści nadal potrafią skierować biznes na tabelki? O to mi chodzi. Najczęściej to ci programiści mieli jakiegoś sprzedażowca, który faktycznie pokazywał to bardzo biznesowo, więc to rozumiałem. Ciekawe było to, żebyśmy sobie w ogóle nie uświadamiali wtedy tego problemu pewnego maintainability, tak? Że my będziemy musieli przybiegać co chwilę z każdą zmianą. W ogóle to nie było naszym przedmiotem negocjacji, niczego, nie? To było takie... Na szczęście trafiliśmy na uczciwych dosyć ludzi, którzy nie wykorzystywali tego jakoś perfidnie, ale właśnie jedna druga firma, która mega nam tam wizję roztaczała, miała ładniejszy UI, ale coś mi tam właśnie w nich się nie podobało za bardzo, no to okazałoby się, że jakbyśmy się w nich wpakowali, ten maintenance byłby dużym problemem, i tam zaprzyjaźniona firma się w to wpakowała. Więc tak, to było dosyć zabawne wtedy. I też wam powiem, że dopiero później przyszedł ten taki moment, i to jest takie uczucie, które jako programiści my nie zrozumiemy, dopóki się nie postawimy po tej drugiej stronie czasami, a jako DDD powinniśmy próbować ich zrozumieć, to jest to, że biznes wobec nas jest bezradny. Po prostu to my jesteśmy panami ich losu, nie? Paniami też. I to my decydujemy, coś będzie zrobione, czy nie będzie. Na kiedy, nie wiadomo, nie? Za ile w ogóle, to co ty mi pytasz, nie? Tak jak u mechanika. Trochę tak, no bo właśnie, to jest mniej więcej to. Ja się tak samo czuję. Tak. Więc tak, ja w pewnym momencie to odczułem, nie? Mimo, że naprawdę pan Krzysztof był spoko i ta współpraca była spoko, to w pewnym momencie ja tak powiedziałem tacie, że kurczę, ale my nie wiemy na kiedy on to zrobi, on nie chce powiedzieć na kiedy, nie? My nie wiemy, ile będzie kosztowało, on nie chce powiedzieć, ile będzie kosztowało. I on po prostu przyjdzie i nam oznajmi, nie? I tak, świetny deal, nie? No ale tak wygląda to, co my robimy często, nie? Ja mam pytanie do diagramu. Tutaj mamy te domeny na dole. Powiedzmy, że to jest jakby modularny monolit i każda z tych domen jest modułem. I wyżej mamy poziomo proces menadżery. I teraz jakie podejście do wybierania jakby miejsca w projekcie na ten proces menadżery, tak? Bo one koordynują kilka z nich. W rozumieniu dosłownie, gdzie wchodzi, a przypuśćmy nawet, że to by były mikroserwisy i to by było rozdzielone, to gdzie umieszczać takie proces menadżery, które dotykają kilku domen? Już ci pokazuję. Dobre pytanie, dzięki. Jeśli chodzi o strukturę katalogów, ale też właściwie modularyzację, to jest tak, że mamy powiedzmy na samej górze taki jest podział katalogowy, nie? Naszego projektu e-commerce, czyli na samej górze mamy e-commerce. I teraz tak, pewno, czy znowu e-commerce, i on ma domenki, plus ma procesy. Czyli procesy żyją jako katalog wśród tych domen. Nie jest to jakieś optymalne, mógłby żyć gdzieś trochę obok, ale
ale żyje sobie tam. I też tak dla przykładu, w rejsowych aplikacjach to jest mega rzadkie, żeby komuś się udało wyciągnąć logikę biznesową poza katalog rejsowej aplikacji. To jest mega, mega rzadkie, nie wiem jak w waszych technologiach. A tu jest właśnie aplikacja rejsowa, typowa dosyć, a ona używa katalogu wyżej, który nie ma żadnej zależności do rejsów, bo to są czyste domenki. I te domenki tam, nie wiem, mogę pokazać, jakie są przykładowe. Nie wiem, czy trafię akurat coś fajnego, czy niefajnego. No, ale jest jakaś rezerwacja w inwentory. Procesy, otwórzmy sobie, tu mamy cały zestaw procesów. Ja tu mam dosyć specyficzne podejście do procesów. Z wieloma osobami wiem, że mógłbym pewnie długo debatować, czy to jest dobre zrobione, czy nie. Ale nie wiem, otwórzmy shipment proces. No i shipment proces reaguje na eventy z shippingu i z orderingu, nie? I to jest jakby tutaj tak zaimplementowane, że on sobie reaguje na te cztery eventy z tych dwóch światów, więc on jakby koordynuje pomiędzy nimi, nie? A w przypadku jakby mikroserwisów, gdzie mamy jakby taką architekturę wielu wdrożeń, tak? Mamy to rozrzucone między różnymi tam fizycznie, jakby miejscami i wtedy co oddzielne zupełnie jakby do procesów taki, czy... Ja mam, przyznam, po pierwsze mam małe doświadczenie w mikroserwisach. Jedyne moje doświadczenie jest takie, że przychodzę na projekt z mikroserwisami i je merge'uję do monolitu. bo są bez sensu kompletnie w sensie. No ale jednak czasami jest taki driver, prawda? Znaczy czasami jest tak, że jakaś polityka firmy powoduje, że trzeba iść mikroserwisy. To nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale tak trzeba, nie? Więc jakby okej. Mi się strasznie podoba przekaz, jaki miał Fred George. Fred George miał taki zestaw prezentacji, mega polecam, się nazywał Programmer Anarchy. I on tam mówił o tym, jak oni mikroserwisy robią takie właśnie bardzo malutkie i wszystko jest event driven, nie? I jakby kontraktem z mikroserwisu jest to, jakie eventy rzuca albo jakie przyjmuje. I czy jakie komendy przyjmuje, jakie eventy rzuca lub w drugą stronę. I to mnie natchnęło do tego, że jak ja bym robił tutaj mikroserwisy, to tak, miałbym na każdy read model osobny mikroserwis, bo je jest najłatwiej odciągnąć w bok, więc każdy ten zielony bloczek byłby na mikroserwisie. Te domenki, albo one by były domena per mikroserwis, albo nawet bym poszedł w agregat per mikroserwis, że agregat by tam sobie rzucił. Bardzo małe takie wręcz lambdy. I proces manager wtedy też sobie wyobrażam jako mikroserwis. Ale nie robiłem czegoś takiego. Polecam w ogóle to, że merge'owanie mikroserwisów to jest bardzo łatwa sprawa. Za naprawdę dwa dni da się zmerge'ować wszystko, nie? To jest mega łatwe. A ty kiedy masz czas wpaść do nas? Dasz radę sam zmerge'ować. Proszę, kolega. Tak, miałem pytanie raczej do samego DDD, bo wcześniej mieliście taki dobry przykład, że te eventy to są te panie, co biegają między oddziałami, tak? Jakbyś na takim fizycznym przykładzie opisał agregat i root agregatu? Dla mnie jest ciężko zrozumieć jakby te definicje, jak to wygląda w praktyce i to jakoś zastosować na swoje potrzeby. No nie wiem, wydział komunikacji, tak jak go pamiętam, może się zmienił, czyli rejestrujemy samochód i musimy dostać tabliczkę. To tam w jakimś momencie pani przebiega do innej pani i mówi, tą tabliczkę trzeba dla jakiegoś auta. I to chyba działa tak, że tak naprawdę ta pani idzie do szafki i wyciąga jakąś teczkę, bo to auto zwykle może mieć jakąś teczkę już swoją. To jest taki event sourcing, nie? Loaduje agregat. I ona teraz tam, nie wiem, może coś sprawdza, może nie, może tylko mówi, dobra, dorzucamy nową tam rejestrację do tego auta. I mówi tylko, tam daje potwierdzenie, czy daje jakąś nową karteczkę, wydaje, że okej, okay, poszło, nie? Czyli z grubsza to tak jest. Ja mogę się mylić, ja nigdy nie pracowałem w urzędzie i obym nie musiał, ale wydaje mi się, że to więcej tak działa. Czyli to generalnie te teczki, czyli to, że ona sobie ładuje kontekst do głowy, upewnia się w dokumentach, że można coś wykonać, nie? Czyli te teczki, czyli ten samochód jest tym agregatem, albo nawet nie samochód jako całość, tylko jest samochód w rozumieniu jego rejestracji, jakaś taka jego historia rejestracji, nie? Bo tylko to jest potrzebne. Nie wiem, jak to agregate root na tym przykładzie ci wytłumaczyć. Nie wiem, czy to... Nie na tym, tylko ogółem swoimi słowami, jakbyś pokazał różnicę. Znaczy, bardzo w wielu agregatach tak naprawdę ten root jest taki dosyć, bym powiedział... Czyli wiele agregatów to jest po prostu jeden obiekt, nie? Który ma tam jakiś value object czasami. To nie jest tak często, że agregator... Znaczy, inaczej, bardzo często właśnie te przykłady, które widzimy w książkach... O, to może powiem coś kontrowersyjnego w końcu. Na przykład jest bardzo wiele przykładów w książkach, gdzie agregat jest na siłę pokazany jako coś, co ma listę czegoś. I wtedy
ten order ma order linesy, nie? To ten order jest aggregate rootem. Całość jest agregatem, a order jest aggregate rootem, a order linesy to są takie jakby pod nim, nie? I nawet z tymi order linesami nadal mamy tak zrobione to, ale coraz częściej mi się wydaje, że to jest zły design, bo coraz więcej widzę modeli biznesowych e-commerce, gdzie są gdzie są zamówienia na 100, 200, 500, 1000 pozycji. To są za duże agregaty. Nie? My nie możemy tego tak modelować, że to jest order z order linesami. Więc warto szukać lepszych możliwości. Więc nie przejmowałbym się tak za bardzo tym, no właśnie, to jest znowu, to jest w ogóle mega dobry przykład, czyli wprowadzamy confusion, zakłopotanie, zagubienie u ludzi, którzy uczą się DDD, bo nie jest tylko agregat, który sam sobie jest trudnym konceptem, jest aggregate root, nie? I jakby i już na tych niuansach strasznie, ja się nie dziwię, że dobrze zadajesz, dziękuję, że zadajesz to pytanie, bo ja się nie dziwię, ja tym pytaniem też wykładałem na samym początku i nadal nie wiem nawet, czy go dobrze rozumiem, nie? I nie jest to najszczęście, to w ogóle nie jest ważne aż tak bardzo, jak się wydaje, a ludzie czytając te grube książki myślą, że jest ważne i nie pójdą dalej, nie? Jakby stanęli na aggregate rootie. Także naprawdę dzięki za pytanie. Ja mam pytanie o ten slajd reużywalność plus plus. Co masz na myśli? Niech sobie przypomnę, kocham kontekst, dobra, to był przyszłość. Co mam na myśli? No, konkretne działania mam na myśli. Już ci pokazuję w kodzie. Te wszystkie domenki, co my tutaj mamy, one o sobie nawzajem nie wiedzą. Zero couplingu pomiędzy nimi, tylko procesy pomiędzy nimi koordynują. Bardzo kontrowersyjna decyzja projektowa, bo wzbudza no, wiele kontrowersji, ludzie się z tym nie godzą. Ale to, co ona powoduje, to że ja mogę wziąć ten invoicing. I ten invoicing jest teraz używany tylko i wyłącznie w kontekście e-commerce'a. To jest tylko i wyłącznie... Czekajcie, otworzę jakieś plicze, żeby już nie było, że... Nie wiem, komendy w tym invoicingu. To ten invoicing jest używany w kontekście e-commerce'u. Natomiast tak naprawdę on jest jeszcze do wyklepania, ale już mieliśmy jeden projekt kliencki, a nawet bez tego projektu klienckiego i tak ja wierzę w to, że ten invoicing mógłby stać się podstawą tula do tworzenia faktur po prostu. Ten dokładny kodzik, ten sam, przełożony w inne miejsce, byłby podstawą do zrozumienia zupełnie innego narzędzia. E-commerce nie jest narzędziem do tworzenia faktur, tylko to jest taka domena pomocnicza. Nie? Te faktury bardzo często też się oddelegowuje z tego e-commerce, używa się jakiejś integracji z jakimiś tam systemami. Ja bardzo chciałbym, aby we wszystkich technologiach naszych i to, co my robimy w Ruby, to jest nasza robota, aby zrobić je w swoich językach, to ja bardzo chciałbym, żeby ludzie mieli do dyspozycji takie klocki, żeby ich nie kusiło, a kaplowanie tego invoicingu gdzieś tam bez sensu z orderingiem na przykład, ani też B, żeby ich nie kusiło robienie integracji, bo te integracje są spoko, dopóki nie są spoko, nie? Dopóki nie dojdziemy do tego, że ta integracja, że ten system zewnętrzny nam nie daje tego, co chcemy. I mi się wydaje, że my tu możemy mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli możemy, ja chcę, żeby taki kod był open source, żeby ludzie mogli darmowo sobie kopiować do swoich projektów i wtedy cokolwiek są systemami to porozszerzać, niech sobie porozszerzają i żeby po prostu mieli dużo szybszy start. I też to jest moja też koncepcja, że naprawdę ten invoicing, ja nie wiem, czy jest dobrze zrobiony. Prawdopodobnie nie, ale jakby ktoś zrobił dobrze taki invoicing, taką domenkę z komendami jako inputem, eventami jako outputem, to nie ma powodu, żeby ktoś inny pisał invoicing kiedykolwiek później. Tam kolega? Nie, ty właśnie. Na jakich źródeł odsyłasz osoby techniczne, które próbujesz zarazić do mainstream design? Jeszcze raz sobie? Jakby książkę Vance'a jest bardzo ciężko zrozumieć za pierwszym razem. I do jakich źródeł ty odsyłasz osoby techniczne z branży, które próbujesz zarazić tym konceptem? Próbowałem o to pytanie ostatnio odpowiedzieć i nie umiem, szczerze mówiąc. No mimo wszystko dosłownie do książek, pewnie nie wiem, Vernona, ale to wcale nie jest jakoś tam dużo lepsze. Powiem szczerze, tworzę e-commerce na tą potrzebę. Chciałbym, żeby ludzie uczyli się DDD z tego repozytorium. Więc to jest moja próba. Ja w kontekście tego pytania, bo ostatnio przeczytałem Hands-on Domain Driven Design by Example Michaela Ploda i czytam, sorry, nie wiem jak dokładnie, ale i tam właśnie jest w taki sposób to zrobione, że przechodzimy przez domenę kredytów na mieszkania i to jest od początku do końca wyjaśnione w kontekście właśnie konkretnej aplikacji. I to było bardzo przystępne. I dodatkowo tam jeszcze dużo jest nawiązania do tego, jak DDD wpisuje się w takie podejście zwinne. Więc to tak chciałem dodać, że polecam zajrzeć. Dzięki bardzo. Ta architektura w tej książce była mniej więcej taka, czy to zupełnie coś innego było? Tak.
Tak, to było dla mnie. Jak się nazywało jeszcze raz? Hands on domain driven design by example, Michael Plot. Plot o umlaut. Okay. Dobra, tam kolega? To ja mam dwie rzeczy. Ja mogę polecić Learning Domain Driven Design, Kononow, to jest sprzed roku książka, całkiem niezła. A druga rzecz, jakbyśmy wrócili do tych twoich domen i powiedziałeś o reużywalności, a jakby jest to pewien koncept podobny do tych domen generycznych w jakiś sposób? Na zasadzie, tak. Okay. Tak, chodzi o domeny generyczne, ale uważam, że nie wiem, większość tych domen, nawet jeśli nie robicie e-commerce'u, to dobra, to zapytam. Co, nad czym pracujecie i czy coś sprzedajecie w tych projektach? Czy wasze projekty są sprzedażą czegoś? Nawet jeśli to jest tylko 5% na końcu. Więc jak to jest, a prawie, no, właściwie nie ma projektu, który będzie sprzedawał, to jakieś, nie wiem, charytatywne. Więc jeśli tak, to wy macie tam pod spodem na pewno kod odpowiedzialny za CRM, a przypadkiem tak się składa za inwentory, za invoicing, za ordering, za payments, pricing i tak dalej. Wszystko to macie tam. Albo to sobie wyodrębniliście, albo nie, ale generalnie te koncepty macie. A w duchu DDD powinno się to wyodrębnić. Więc zmierzam do tego, żeby te wszystkie generyki były zrobione i nie tylko generyki. Ale no to kosztuje trochę czasu. Co, kolega w koszuli? A tak, no jak kwestii utrzymania i ratowania tych projektów, którymi się zajmujesz, to zastanawiam się, jakie masz największe problemy w takich projektach? Jakby masz kolejność działań, kiedy bierzesz taki projekt? No i trzy, czy masz w ogóle czas jakby wprowadzać takie rzeczy? Bo zazwyczaj jeśli ktoś ma problem, no to ma straszny bajzel, nie ma testów i niczego, tak? Czy w ogóle masz czas robić takie górnolotne rzeczy, tak? No bo jakby często jesteśmy po to wzywani, więc jakby ten czas jakby za to nam płacą, żeby coś tam zrobić takiego. Ale tak, no wiele rzeczy jest skopanych w takich projektach. To nie jest tak, że największym problemem jest na przykład brak domen, nie? To nie jest największy problem wielu projektów. Więc trzeba priorytetyzować, od czego się zaczyna, a my też nie jesteśmy wzywani też, znaczy to nie jest tak, że my się bawimy tylko i wyłącznie w jakieś takie krótkie konsultacje i wchodzimy na projekt, jakieś tam domenki potworzymy i lecimy sobie dalej, nie? My tak nie robimy raczej. Znaczy, czasami tak robimy, ale raczej jesteśmy w długich projektach, widzimy konsekwencje swojej decyzji sprzed 5 lat na przykład w niektórych projektach. Więc my, jak wchodzimy no to na start, to tak naprawdę i tak musimy sprzątać plus tworzyć feature'ki, nie? Na bieżąco. I to jest zarządzanie, pewien kompromis, nie? Trzeba się babrać trochę i z tym walczyć. Ale to co my wprowadzamy, to tak. Dosyć wcześnie pojawiają się eventy same i publikujemy te eventy. Dosyć wcześnie pojawiają się lead modele, bo są najłatwiejszym klockiem do wprowadzenia na start. Szczególnie w tych sytuacjach, kiedy istnieje też zespół, na przykład programistów po stronie klienta, nie jesteśmy jedyni, którzy na tym pracują i trzeba kogoś przekonać do naszych racji, to lead model jest najłatwiejszy do wprowadzenia tak naprawdę, tak koncepcyjnie rzecz patrząc, bo jest najmniej skomplikowanym bytem. No i dopiero potem zaczynają się pojawiać jakieś namiastki, nie wiem, domen, agregatów, procesów. Ja lubię bardzo zaczynać od lead modeli i myślenie o tym, czym jest aplikacja, bo zrobienie lead modeli mega dużo odsuwa rzeczy w bok. Tych takich odczytowych, a druga rzecz to procesy. Czyli nad każdą aplikacją zawsze myślę, jaki jest taki największy proces manager nad daną aplikacją stojący. Nie? Czyli w e-commerce to jest to, że jeśli ktoś sobie wybierze tam produkty i za nie zapłaci, to my je dowieziemy. To jest proces manager, nie? Jakby zamówienia. Więc tego typu rzeczy szukam. Ale nie będę ukrywał, w tym jest dużo ciężkiej pracy. Mamy świetny zespół w agencji, więc jakby chłopaki często walczą ciężko. Proszę. Drugie pytanie nawiązujące. Jak zarządzacie długiem technologicznym? No bo wchodzicie w projekt, on ma swój dług, musicie pracować na bieżąco, musicie spłacać ten dług. I czy macie jakiś swój, powiedzmy, sposób, żeby wyznaczyć, aha, to teraz musimy popracować nad tym, a potem nad tym, to nas odblokuje do kroku trzeciego na przykład. Tak, no w jednym projekcie mieliśmy mega teraz ciśnienie na to, żeby szybciej się pozbywać długu technicznego niż wolniej, w sensie zaczęło to być problemem, w sensie, ale nawet nie długu technicznego, tylko wiedzieliśmy, że bardzo dużo kodu pozostało nam po tej fazie rozwoju firmy, kiedy były eksperymenty z dużymi feature'kami, potem wszystko to przepadło, ale feature'ki zostały w kodzie, nie? Tylko biznes ich nie używa. Więc
dużo na to zwróciliśmy ostatnio uwagę i zrobiliśmy na przykład metryki takie, że patrzyliśmy co jakiś czas na metrykę, ile jest linii kodu i żeby spadała w dół z czasem, a nie w górę. Ile jest tabelek baz danych i żeby spadała w dół, ile jest, ile baz danych zajmuje miejsca. Nie, po to, nie dlatego, że nam miejsce przeszkadza, tylko chodzi o ten pewien śmietnik, nie? Żeby go czyścić. Więc takich metryk szukaliśmy. A tak na bieżąco, na przykład my nie jesteśmy fanami tam, nie wiem, refactoring sprintów czy czegoś takiego, po prostu bardzo dużo, wiemy, że bardzo dużo trzeba robić na bieżąco, nie? I to nie jest tak, że biznes nam da przyzwolenie czy zakaz, nie? Po prostu my to robimy, bo tak należy i to, no, to jest trudna sztuka szukania kompromisu, nie? Jakby w tym wszystkim. Ale no mamy teraz też szczęście, że przyciągamy głównie projekty takie już z tym Rails Event Store, więc to taka nasza narzędziówka już, nie? Troszkę się zniszowaliśmy w tym wszystkim i też firmy, które zatrudniają, znają naszą markę i znają nasze możliwości, więc jakby dają nam, my wchodzimy z pozycji autorytetu jakby trochę. Nie musimy aż tak bardzo przekonywać też często, nie? Po prostu robimy to, co my uważamy. Czyli znika nam cała polityka, o tak, albo duża część polityki. Co już tutaj e-commerce? Tak. Bo chciałem tutaj wrócić do reużywalności. Okay. I trochę też nawiązać do rozmowy z Mariuszem. Wspomniałeś o tym, że w reużywalności problemem jest to, jakie wielkości mają być eventy. I że już pamiętam do tej rozmowy wspomniałeś, tak, że macie bardzo małe eventy i jednocześnie też potraficie je agregować w większe eventy. Tak. Skoro już jesteśmy przy kodzie, to czy mógłbyś pokazać taki przykład, jak to robicie, w której to jest warstwie? W e-commerce jeszcze nie mamy summer eventów, niestety. Myślę, że powinien, no tam tydzień się to pojawi. Piotrek, pracujesz na tym? No. Musisz to o czym rozmawiać. Tak, chcemy zrobić order submitted, tak? Chcemy, to może pokażę order submitted, jaki jest brzydki teraz. A on jeszcze nie jest brzydki, bo on nie ma swojej skimy zdefiniowanej chyba, tak? To zobaczmy, gdzie my go wywołujemy. No dobra, może nie jest taki tutaj brzydki, ale generalnie chodzi o to. Też nie wiem, co akurat jest ten jeden przykład. Dobra, czekaj, jeszcze raz. Dobra. Nie, to nadal już nie jest taki brzydki. To byśmy go wyczyścili w międzyczasie? Czy jak to było? No bo to nie ten. Dobra, nieważne. Generalnie widzicie, eventy są bardzo malutkie i tak, jest to pewnego rodzaju podstawą reużywalności, że muszą być małe eventy. A budowa order summary to sobie tak wyobrażam. Nie wiem, Mirek, wyrobiliście summary jeszcze? Jakby to jest koncept mega podobny do proces managera, czyli nasłuchujesz na ileś eventów, zbierasz sobie w streamie po to, aby w jakimś momencie opublikować nowy event, a nie komendę. To jest taki, tak sobie to, implementacja będzie identyczna prawdopodobnie. Znaczy, pewnie się okaże w pracy też, że to jest może trochę trudniejsze, ale tak sobie to wyobrażam, nie? To jest order summary. I w takim razie też byś to przytrzymywał gdzieś tak jak procesy, czyli w odosobnieniu od wszystkich domen, a jednocześnie tak, w aplikacji. Tak. Gdzieś poza domenami, raczej poza procesami, być może w warstwie aplikacyjnej nawet, nie jestem pewien. Ok, z tyłu. Takie pytanie, może trochę zalotne, bo... Zalotne, bo jakbyś... Takie nieuczesane. Ja mam tego problemu. Czy uważasz, że DDD jest dobrą metodą, żeby tworzyć dowolne oprogramowanie, czy gdzieś stawiasz te granice i gdzie? No dobre pytanie, zalotne. Ostatnio też trochę na boku robiłem taki projekt szachowy i na przykład tam też użyliśmy eventy i DDD troszkę. Ja się nie znam na game devach, na embedded, być może w takich, wiesz, takich rzeczach bym się w to nie bawił, bo performance może, nie wiem. Ale wszędzie tam, gdzie są jakieś ludzkie technologie, ludzkie runtime'y, to bym używał, bo wydaje mi się, że to jest najlepsze podejście, nie? Czyli jakiś podział na jakieś domeny biznesowe. Powiedziałem, że w tym game devie, nie znam się, ale się wypowiem, że pewnie też tam jest jakiś oczywisty podział na domeny, nie? I trzeba to zaprezentować. Wiele razy próbowałem implementować, nie wiem, czy znacie karciankę zombiaki. Jest taka karcianka zombiaki i to też próbowałem implementować DDD. Tam w sumie na różne sposoby miałem podejścia. I żaden mi się jakoś tam idealnie nie spodobał, ale zdecydowanie jestem przekonany, że DDD tam pasuje. Spoko.
Tutaj doczekałem się. Tak, chciałem się dopytać a propos tej reużywalności. Czy zdarzyło ci się kiedyś całą domenę wyciągnąć w różnym projekcie? Poza tym, jak testowałem sobie ostatnio trochę taki jakby generator, zrobiłem tych aplikacyjek takich ala e-commerce'owych, czyli takie na udowodnienie, że to działa, to poza tym to nie, tylko tyle, że jakby sobie to wygenerowałem i to działało, ale nie. Natomiast naprawdę nie widzę tam żadnych potencjalnych schodów, bo to jest kawałek bez żadnej zależności, nie? Jakby to nie niesie problemu. Teraz praktycznie właśnie tutaj się zastanawiam, nie? Bo to jakby łatwo jest zrobić coś, co będzie pod konkretny przypadek. I nawet jeżeli jest zmodularyzowane, tylko stopnie, że da się to wyciągnąć, to mam taką wątpliwość, że to będzie reużywalne w tak łatwy sposób. Tak, wiem co masz na myśli. Wydaje mi się, że odpowiedzią jest to, co tutaj kolega też powiedział, teraz nie wiem, gdzie ten UACM miał. Odpowiedzią jest to, że jak masz małe eventy, to z małych eventów zawsze poskładasz większe eventy. Wydaje mi się w miarę analogicznie, można z komendami się w jakimś momencie bawić, ale nie wiem. A skoro tak, to wszystko sobie posklejasz. Czyli właśnie kluczem są małe eventy, nie? Od małych eventów. Czyli może mi ktoś powiedzieć, że on chce nasłuchiwać na to, że jest invoice wygenerowany, okej, okay, nie? To muszę wszystkie dane mu tam wyrzucić, tym invoice generated, czy jakoś tak. A w innym projekcie, przykład do tworzenia invoice'a, właśnie każda drobiazgowa rzecz będzie istotna, bo chcesz wyświetlić, że nowy item jest dodany do invoice'a, to jak będziemy te wszystkie drobiazgi trzymać, czyli generalnie każde pole, no właściwie to technicznie do tego się odprowadza, każde pole sobie event, nie? To wtedy ta drobiazgowość ma znaczenie. Ja właśnie w tym kontekście chcę zapytać, bo był taki przykład, gdzie pokazałeś tam, że jakaś formatka przesyła trzy atrybuty i to było na cztery komendy. I ten draft pierwszy, to rozumiem, że on tam sobie jakoś rezerwuje ID i już bazy danych. Teraz bazy danych i ściąga z sekwencji. Znaczy wiesz, my nie mamy bazy danych, rozumiem bazy danych, tylko jest event, to po prostu rzucamy event, że product registered o takim ID-ku, nie? I to jest tyle. I ID wracają w odpowiedzi, tak? ID inaczej, zawsze my robimy tak, że są to UID i po prostu klient przychodzi z UID-kiem, nie? Ale no do tego samego się to sprowadza. Natomiast przy tej reużywalności, kontynuując ten temat, bo jak reużyć domeny, to rozumiem, znaczy, w sensie przetłumaczyłem, natomiast chodzi mi o takie rzeczy procesy. Procesy będą tym miejscem couplingowym w pewien sposób różnych domen. Czy w związku z tym macie jakieś rozwiązania, bo wiecie, jak rozwiązać problem tego, że na przykład tylko odpowiednie procesy, proces menedżery mają być wrzucone do projektu, który używa parę domen. No w sensie mamy ordering i invoicing. Teraz, czy to zawsze jest po stronie klienta końcowego, żeby mieć pełne procesy, czy jednak planujecie zapewnić pewną reużywalność także w tej części? Ja nie wiem jeszcze, nie, bo jesteśmy jeszcze trochę daleko od tego, ale moje pierwsze założenie było takie, że tak, że to jest po stronie klienta, żeby on sobie dopisał te procesy. Ale na przykład jak próbowałem zrobić tą aplikację e-commerce wygenerowaną ponownie, to od razu się natknąłem to, że kurde nic nie widać, nie? I jakby read modele fajnie by było mieć, ale miałem założenie, że read modele to jest na pewno nic takiego reużywalnego, nie? To jest specific przecież, tak? Ale kurczę, właściwie to chciałem sobie skopiować, bo dokładnie taki potrzebowałem, więc jakby gdzieś tu jest jakaś przestrzeń prawdopodobnie na to, że i read modele i proces menedżery w jakimś sensie też mogą być reużywalne. Ale z tym trzeba być ostrożnym, nie? Co to wiesz? Nie, trzymaj, no tak, pytanie. Co? Bo jakby to, co DHH, czy DHH, nie wiem jak tam to się wymaga, proponuje, to ja tak widzę, postrzegam to jako taki klasyczny sposób nie, rozwoju aplikacji rejestrowej. Co takiego bolało cię w tym klasycznym modelu, ten Active Record, rozumiem, tak? Czy jakby co tam się zadziało takiego, że właśnie jak ty sięgnąłeś, bo ja na przykład patrzę na to DHH, patrzę jaką taką alternatywę do takiego klasycznego programowania właśnie tych rejestrowych aplikacji. Czy coś się takiego stało, że nagle stwierdziłeś, że o, coś tam nie działa, coś za długo działa, coś nie jest czytelne, jakieś spaghetti, nie wiem, co tam się zadziało? No bo tam pod spodem na rejestrowych aplikacjach, a tak samo jest w Django i pewnie w PHP-owych rozwiązaniach również i w Java-owych tak samo, to pod spodem jest wzorzec Active Record, który generalnie jest takim CUDA. I tam no, w pewnym momencie logikę biznesową zaczynasz cierpieć implementując, nie? Bo wszystko zaczyna być poplątane z wszystkim, jeszcze jak powiedzmy nie pozwalasz na specjalny jakiś tam, nie wiem, podział na domenki, a to zwykle tak wygląda, że nie ma tego podziału specjalnie. No to mega ciężko się to testuje, zależy od frameworka. W Rejsach to w ogóle ciężko przetestować te frameworkowe klasy bez odpalenia bazy danych, co na początku nie jest problemem, ale trochę potem przeszkadza. Jest ten taki coupling, jakby wiedziałem, że to jest złe od początku, szedłem w to i zobaczyłem, kiedy się ze ścianą zderzyłem się i zaczęliśmy szukać alternatyw. Nie?
A to jakby w tych relacjach, tak jak wszystkim innym, to jest po prostu CRUD. I tam w relacjach są takie coś, co się nazywa callbacki, pewnie w każdym innym frameworku się to inaczej nazywa, czyli jak się utworzył rekord ten, to taki trigger z bazy danych, nie? To zróbmy coś tam, załóżmy inny rekord, nie? A to jak zaczynamy w to wchodzić, a to w połączeniu z walidacjami warunkowymi, że do tego jeszcze to może się utworzyć, jeśli coś tam w innym miejscu działa, no to zaczyna się robić już wtedy siatka, nie? To jest problem. Przyniesiono pizzę, chyba się skończy zabawa. Ale lećmy dalej. Tutaj? Ja mam pytanie jeszcze takie bardziej techniczne. Jeśli dobrze zrozumiałem, to wspomniałeś, że event jakby bez żadnego użycia żadnego message brokera, tak? Co oznacza, że jeśli jest proces, który składa się z kilku kroków, czyli oczekuje jakby kolejny na jakieś tam wstępy, to co się dzieje jakby w ramach jednego wątku? Nie, my eventy jak publikujemy z release sensorem, to są sterowane w bazie. Jak nasłuch na to jest? Nasłuch jest taki, że jest zwyczajny subscriber na proces managerze, na te konkretne eventy, więc jak jakiś kolejny event leci, to proces manager wstaje, mówi o, na ten event to właściwie to tak, czy w sensie on wie, że jest zainteresowany, kto się zapisał, więc on buduje swój stan wcześniejszy z eventów, ma strumień podpięty. Tak, ale i obsługuje kolejny. Nasłuchuje na to, jaki event pojawi się w bazie, czy nasłuchuje na po prostu w ramach jednego wątku, jakby w runtime? To jest w runtime wszystko. To się dzieje u nas w pamięci po prostu. Ale w bazie to też ląduje zaraz potem, nie? Okay. Czyli u nas event jest publikowany, zapisywany w bazie, po czym jest publikowany, nie? Czyli subscribery są przeiterowani. Czyli on już się znalazł w bazie, tak. I później jest publikacja za umiem. Tak. Bo musimy mieć pewność, że się zapisał transakcję. To jest jakby często też transakcyjności się odpowiemy w ten sposób, nie? Więc... Czyli kilka transakcji w ramach jednego... Znaczy, bo często legacy rexowe zmieniamy w ten sposób, że za stanym stanem jest to, że jest jedna transakcja per request. I optymalnie, gdy się mówi, ten agregat musi też mieć swoją transakcję i tak dalej, ale to na początku nie jest najważniejsza zasada na świecie, więc bardzo często na początku, jak wyciągamy agregaty, to one serżują w tej transakcji po to, żeby utrzymać ten wcześniejszy stan jakby, nie? A dopiero potem się możemy bawić w te zabawy. Mam pytanie o to, co wspomniałeś przy okazji diagramu, GraphQL. Dlaczego twierdzisz, że coś z nim jest niefajnego i jakbyś mógł pomyśleć o jednym use case, kiedy to jednak jest dobry pomysł i takim, który koronnie to nie jest dobry pomysł, co w nim może być złego? Co w GraphQL jest fajnego? To, że query można nazwać, to jest super. W sensie, że to już jakby z poziomu GraphQL jest nazwanym, querysek jest nazwany jakoś. Natomiast co jest złego, to jest to, że z tych projektów, gdzie ja widziałem GraphQL, to mało kto tego używał. I mało kto jakby skopował. Może mój hejt na GraphQL jest może na hejtem sprzed 2 lat i teraz sobie pozmieniało, także już troszkę łagodzę swój przekaz. Kiedyś widziałem projekty na przykład GraphQL-owe, które wymagały właśnie tych jakby CRUD-ów pod spodem, bo to było tak zrobione, że w tym GraphQL-u ci frontendowcy składali na dowolny sposób te resursy, nie? Czyli oni sobie definiowali. Nie było takiego skupu. Stajemy frontendowiec tutaj. Okej, okay, przepraszam. Nie, spoko, już dokopałeś tyle razy. Nie widzę. No co, no? Dzisiaj każdemu też wypadł. Trochę widać. Nie, sorry. Nie, podejrzewam, znaczy jak widziałem też dobre projekty GraphQL-owe jakieś, to też troszeczkę sobie uspokoiłem się z tym przekazem negatywnym. Więc teraz dzisiaj to był taki troszeczkę żarcik, bo też widziałem, że to za dużo złych, natomiast podejrzewam, że ktoś umie ogarnąć GraphQL-a i na przykład powie jasno, potrzebuje takiego query-iska złożonych z takich rzeczy. Bo w czym jest GraphQL problemem? W tym, że my na backendzie chcemy read modele. I chcemy read modele tailor-made, chcemy read modele dokładnie takie, jak frontend miałby je wyświetlić. A to, co wy nam mówicie, to mówicie, daj sobie taki zbiór danych, a my sobie to pozlepiamy po swojemu, nie? I tu jest ten zgrzyt. No właśnie, tu jest ten zgrzyt. Ja nawet zacząłem ostatnio czytać backendowe aplikacje, żeby tego zgrzytu nie było. Spółczujemy. Tak. Nie, spokojnie. To wy poczytajcie teraz frontem. Znaczy, może zastanówcie się, po co w ogóle tam wam GraphQL, bo jak ja rozumiem GraphQL, to jest narzędzie, które ma pomóc wielkim firmom, które mają na przykład dużo mobilnych urządzeń, tak, ograniczyć ilość danych słanych po sieci i tylko o to chodzi tak naprawdę, więc jeśli... Nie.
Znaczy, to jest duży argument, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, że oni nie chcą z nami rozmawiać. Albo my z nimi. To jest dobre. Dobra, jak to jest. Tak, tylko wyrosła taka linia nienawiści pomiędzy nami w wielu projektach, że oni chcą zdefiniować językiem formalnym, co od nas dostaną, nie? Tak, no to już się nie... Mamy z sobą jeszcze projektantów i grafików, którzy wymyślają, co by tu wyświetlili. No, to jest jedyny plus, że wy jesteście i bierzecie ten cały problem na siebie, nie? Nie, ja wierzę bardzo w ten świat, że my się będziemy w stanie pogodzić i ja wierzę w to, że właśnie te hotwire mogą nas fajnie pogodzić. Znaczy ta technologia jest... może rozwiązać wiele problemów. W ogóle do tego GraphQL-a, to znaczy chyba główny problem polega na tym, że niezależnie co tam jest wystawione, tak, przez GraphQL-a, to pod spodem nie jest znana struktura. W tym momencie jest bardzo ciężko to optymalizować. Jeżeli chcemy, żeby aplikacja naprawdę była responsywna, żeby klient był zawsze zadowolony, to problem polega na tym, że w tym momencie nie może się to odbyć bez komunikacji pomiędzy frontendem i backendem w ostateczności, żeby tak naprawdę wiedzieć, co chcemy uzyskać. Tak. I tu jest pewna abstrakcja, która coś ukrywa i często my nawet nie wiemy, tak, dlaczego w pewnym momencie serwery padają i tak dalej, bo jest coś, czego ktoś nie przewidział. Ja bym chciał, żeby GraphQL był używany w fazie developmentu, a potem zniknął, nie? Żeby już wtedy wiemy, jakie jest API, nie? Zróbmy normalne, restowe. Dobra, kolega w żółtym długo czeka. Hej, chciałem zapytać o twoje doświadczenia z DDD i właśnie z jakimiś takimi projektami, jak ty to nazywasz, generycznymi, czy tam Active Records. W sensie, które łatwiej ci jest naprawić? Bo właśnie na przykład moja obawa, kiedy właśnie decyduję się albo na używanie jakichś krudów, albo bardziej skomplikowanych procesów, to jest to, że jak ja coś skopię, to co będzie komuś po mnie łatwiej poprawić, nie? Kruda tylko dlatego, że naprawiliśmy już milion krudów, więc wiem, jak to robić, a z tym, jak skopiesz DDD, to na różne sposoby możesz skopać, nie? I... No właśnie. Więc to jest zasadne pytanie. Łatwo jest skopać DDD. Łatwo jest skopać DDD. Bardzo łatwo. Tak, nie? Jestem promotorem DDD, ale uważam, że mega łatwo jest skopać, nie? No agregat z 2 milionami eventów na przykład, bo ktoś skopał, no przesadziłem. Agregat, nie wiem, 2000 eventów, nie? Jakby już jest trochę zabawy z tym. Czyli performance'owe problemy bardzo łatwo wpaść. Ludzie potem próbują to rozwiązać, nie wiem, przyspieszając serializację eventów, gdzieś szukają gdzieś indziej tego rozwiązania. Jakbym miał podać, problem numer jeden to są za duże agregaty, no prawie zawsze. Za duże w sensie liczby eventów, za duże w sensie modelu takiego, że zawsze jest jakaś lista w tle. Te agregaty są długo żyjące, a nie powinny. Co jest długo żyjące, to jest procesem. Więc bardzo dobre pytanie. Ja, mimo że zachęcam do DDD, to zachęcam najpierw do zabawy na boku. Naucz się na czymś swoim, albo nie wiem, skonuj sobie e-commerce'a i pobaw się, dodaj sobie ćwiczerek. Też w ogóle, jak ktoś się chce pobawić, to tam w e-commerce specjalnie utworzyłem sporo ticketów takich dobrych na start, łatwych dosyć, żeby się sobie strukturze odnaleźć. I też na Discordzie tam sporo staram się pomagać, jak jest potrzeba, czy w pull requestach. Więc najpierw popełnijmy te wszystkie grzechy gdzieś na nie na produkcyjnych klienckich rzeczach, bo ktoś będzie cię przytrzymał. Ale a propos takich błędów, jeżeli macie podzieloną, to był ten UI kawałek, 4 pola, to myślę. Tak. No i każdy jest osobną komendą, każdy w związku z tym triggeruje osobny event, ale po drodze się coś wydarzyło i jabłka się skraszowała i mamy ten niepełny draft. Macie jakiś, bo to jeszcze chyba nie jest proces, tam nie ma proces menedżera, który by coś zbierał jakoś. Nie. To jest dopiero wstęp, więc jest problem transakcyjności. Tam akurat było to warknięte w transakcję. Okay. Więc coś walnie, to walnie wszystko i się rollbacknie wszystko. Nie? To na razie masz to rozwiązanie. No. Na razie tak. Ale no, coraz więcej procesów się pojawia jako rozwiązanie, więc nie wszystkie rzeczy z tego e-commerce'a byłbym z czystym sumieniem nie powiedziałbym, że rzućmy na mikroserwisy, nadal będzie działało. Nie będzie, nie? Trochę rzeczy się opiera na transakcyjności. Nie, to po prostu jest, jak ma wszystko, masz prosto. A to swoje plusy, kiedy wszystkie 4 pola wpadają razem i albo wpadają, albo nie wpadają. Kiedy zamykaliśmy transakcję po każdym evencie, no to może być draft częściowo wypełniony i musimy jakoś to zostawić, więc zastanawiam się, czy ma się. Tak. Nie. Jakoś za mocno się też nie bawiliśmy, jakiś zasób około tego. Może już przejdźmy na pizzę. Dobra. Zapraszam na pizzę i dziękuję wam bardzo.